Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Pikselowy Hardcore. Dokładnie, w tym odcinku zabierzemy się do cave'ów. Musimy troszeczkę surowców pozdobywać. Trzeba byłoby już nawet diament szukać. No ale cóż, mam nawet namierzone takie fajne cave'y. W zasadzie nie byłem tam, ale tak z zewnątrz wydaje mi się, że są bezpieczne. W sensie, że tam coś znajdziemy ciekawego. Znalazłem je z góry, widziałem, właśnie oglądałem okolice i spojrzałem tutaj i coś tu chyba jednak będzie. I miejmy nadzieję, że jednak się nie myliłem. Coś tu... Tak, są. Dobrze, więc troszeczkę teraz będziemy tu musieli... Pau! Dobrze, dobrze. Musimy teraz ogarnąć. Creeper i szkielet. Zajebiście po prostu. Chciałbym wreszcie... Ała, no! Jak tak możesz? Ty, masz aima, stary. No przesad... Fuck, fuck, fuck. Dobra. Dobrze, zabił szkieleta. Dawaj, IP. IP chciałem powiedzieć. Dawaj, expa. W każdym razie tak. Idziemy do cave'ów. Nie tylko po to, by zdobyć tam też żelazo oraz węgiel, ale też po te diamenciki. Po co też diamencik? Nie po to właśnie, żeby zrobić tylko narzędzia, ale też zaklinacz lub też takie, lub też tego typu rzeczy. Jezu, coś ich jest dużo. Ale surowce zawsze się przydadzą. Warto do tych cave'ów wchodzić. Co prawda wolę budowanie, ale nie na tej serii, nie w tej serii. Yeah. Woda. Chyba jednak nic ciekawego nie będzie. Obawiam się, że tutaj jest mała spiralka i będzie zapewne koniec. No a jak? Remek ma zawsze rację. No ale cóż, no. Lecimy dalej, trudno. Tu jeszcze może coś będzie, bo tutaj jeszcze widać jakieś rozwidle, nie? O, jednak to nie wszystko. Zobaczymy, może tu nas jeszcze coś czeka. Tu już mamy węgiel. Pięknie. Jedna kosteczka. Ach. Też zapewne jedna. Nie, więcej. Pięknie. Ale węgiel mamy, więc w tym momencie niepotrzebnie w zasadzie kopię. Ale zawsze się przyda. Taki odcinek znowu wydaje mi się chilloutowy. Na spokojnie. Nie, po prostu chyba nie miałem siły do okrzyków bojowych i tego typu spraw. No nie wiem, czy dobrze robię, nagrywając odcinek w takim stanie, w tak spokojnym stanie. No nie wiem, jak chcecie. W każdym razie, cave'y muszą być w tym odcinku, bo nie ma surowców powoli, żelaza szczególnie, no co? Więc uważam, że jest podstawą do na przykład narzędzi. Ciekawe, jak się potem stąd wydostaniemy. Będę kopał w górę. Może wyjdę. Chyba się teraz przesunęliśmy w stronę naszego domku, jakoś tak na oko. No, jakoś takie piruetiki robiliśmy. No teraz idziemy w stronę domu, czyli pod górą będziemy teraz mniej więcej. No więc trzeba będzie potem się jakoś wydostać, ale dobra no. Co tam powrót, na razie dopiero idziemy. Dziura, tego nie chcemy, szkoda życia. W zasadzie to... Fuck! Jezu, ale atak. Masakra. Zapewne dmuchem w mikro jak głupi, ale dobra. Lecimy dalej, trzeba troszeczkę bezpieczniej. Mamy jakby co jeszcze jeden... Wow, grube cave'y, miałem rację. Co do tych cave'ów? Znaczy nie miałem racji, bo mówiłem, że się skończę. Dobrze, trudno. Tam coś jeszcze jest, ale wolę iść na dół. Tam będzie diament. Diament i wszystkie inne fajne rzeczy, złoto i tym podobne. Do góry. Dobrze. Zaczyna się robić niebezpiecznie, trzeba już uważać. Te dwa creepery były dosyć ostre. Ale chyba przeżyjemy tą wyprawę. Musimy przeżyć, no co jest? Jakie chyba? Co to ma być w ogóle za słownictwo? No to musimy przeżyć. Okej. Fuck, no poleciał mi węglik. Chyba pójdę zaraz niżej, ale zobaczę tylko tak ogółem, co tutaj się znajduje. Co to jest w ogóle za poziom? 38. Nadal zbyt wysoko za... na diament, więc sobie tam pójdziemy niżej. Tylko ten żelazo wezmę i możemy pędzić. Pięknie. Zwalić węgiel. Dużo go było, ale trudno. Tu jeszcze mamy. Pięknie. Au. O, lawa tam już jest. Pięknie. Może diamenci się znajdzie, a gdzie jesteśmy? 29. Czy jeszcze jakieś 15 kratek w dół na oko? Nie, tu będzie chyba zamknięte pomieszczenie, bo już widzę, że coś niekoniecznie. No właśnie.
No. Okej. Nie ma świeczek. Fuck. Nie, na odwrót, Jezu. Dobra. Nie, w górę nie idziemy. Nope. O, w dół. Nie zauważyłem tego. Kolejne przejście. Chyba jeszcze niżej jest zejście. Obsydian. Epic. Spójrzmy, co to na nas. O, jeszcze do wody wpadliśmy. To było ryzykowne, bo to mógł być jakiś creeper znów. Ale widzę, że tu już są porządne cave'y. To nie jest takie sranie jak wtedy. Spójrzcie, ile surowców. Trzeba będzie się pozbyć czegoś w ekwipunku. I zrobić sobie zaraz mieczyk, bo nam zaraz ten się zapewne rozwali. Fuck. Fuck! Ile ich jest? Do lawy. Burn! Motherfucker. Burn! Yeah! To jest to. Dobrze. Oświetlmy okolice. Czy przypadkiem nie ma tu żadnego krypcia lub jego kumpli? O, pięknie. Lapis niestracony. Myślałem, że będzie pod nim lawa. Ale jest bezpiecznie. Fuck! No właśnie o to mi chodziło. To możemy wziąć. Wziąć. Nieważne, nie wiem. Wow, diament! Fuck yeah! Ja to choć jeden. Jasne. Może tu się jeszcze gdzieś kryje reszta. Ale chamstwo. O, złoto. Widzicie, jak łatwo można znaleźć. To jest po prostu czysty fart. Fuck yeah. Aha. Całe 3 złotka moje. Bosko. Żelazo do tego musi dojść. Oj, pięknie. To będzie chyba jednak udane. Udany odcinek. Przynajmniej jeśli chodzi o rzeczy, które zdobyliśmy. Mam jeden diamencik, co mnie dziwi, że tylko jeden. No ale cóż, zawsze coś. Troszeczkę redstone'u weźmie, może się przyda. Fajnie, że się już go kopie dużo, dużo szybciej. Wtedy to była masakra. No ale cóż. Miejmy nadzieję, że jeszcze znajdziemy jakieś diamenciki. Czekajcie, co to był za poziom? To był poziom, jesteśmy na 13, więc troszeczkę wyżej musimy. O, na tym poziomie tu gdzieś. Fajnie, że są rozwinięte takie na tym poziomie akurat, na 15, zajebiście. Więc może mamy dużo szans na niejednego diamencika. Nie, tam już jest za nisko, ale widzę żelazo. Co uważam za lepsze niż redstone. A tam redstone się bawić zbytnio nie będę. Bo umrę i koniec z mechanizmem, który na przykład zbudowałem i poświęciłem mu tam ileś czasu na to. Ale cóż. Jezu, to mogło być lawa. Czekać. Głupia wodo. Ha! Poskromiłem cię. Fuck yeah! Nudny ten odcinek, trzeba coś zrobić. Trzeba więcej energii w to włożyć. Co jest, Remek? Ty się pierdzielasz. Dobra. Coś tu spokojnie, coś tu mi nie pasuje, panowie i panie. Coś tu jest nie tak. To niemożliwe, żeby tu było tak spokojnie. Okej, weźmy ten redstone. Weźmiemy tak z. Fuck. Na szczęście mam jeszcze 2 kilowki. Tu jest zbyt spokojnie. Naprawdę. Gdzie są diaksy? Ja chcę diaksy, no. Siom. Wiem, pozostawiam wiele surowców, ale ja tu głównie po diaksy przyszedłem. I po żelazo. Jeszcze żelazo do tego się zalicza. Ale głównie diaksy. Diaksy i tam złotko jeszcze może być. Zbyt wysoko. Fuck you. Dalej. Znaczy wróć. Kurczę, no. Fuck. Trzeba ostrożnie, ja tu zapierniczę jak głupi. Tam nic nie widzę. No gdzie są diaksy? To powinno tego być więcej, no. Nieuczciwość. Gdzie? Ja cię słyszę, gnojku. Cię dorwę kiedyś. Gdzieś tu jest. Następny, zajebiście. Okej, zabezpieczmy się. Też idzie w górę. Wszystko do góry się ciągnie. Wszystkie od nogi. O, jak ładnie. Żelazo i redstone. Pięknie. Gdzie są dioksy? Fuck. Może tu coś jeszcze będzie. Chociaż wątpię, żeby tak wysoko były. To jest niemożliwe, no.
Żelazo, o. Też fart. Pięknie, pięknie. Zajebiście. Odcinek też nie może być zbyt długi, bo potem to wysyłam pół dnia. Wybaczcie, ale będziemy się musieli powoli zbierać, ale chcę jeszcze to jak znaleźć. Fuck! Jak to się tu zryspisz? To jest jasne. Jak nie wiem z czym. O. Żelazo. Pięknie. Teraz weźmiemy żelazo i spieprzamy. Fuck, spaliło się. O. Dobra. Żelazo, żelazo. Może stack nazbieramy tego żelaza. Miejmy nadzieję, bo tyle się. Tyle właśnie by się przydało. I potem budujemy się na jakiejś fajnej. Ten domek, który zrobiłem, on nie jest na stałe. To jest taki domek. Rezerwowy, nazwijmy to. Mam plan zrobić taki lepszy, taki odjebany w trzy dupy. Więc to jeszcze nie koniec, jeśli chodzi o budowlę. Nie bójcie się. Kurczę, no. Nie będę skakał jak idiota. Chociaż jest taka możliwość, że. Wow, to było ryzykowne, ale dobra. Masakra. Ale za mnie hardcore, fuck yeah. Nie żartuję. Na razie tu nic specjalnego nie ma. Szkoda, bo te diaksy. Kurczę, tak mi szkoda tych diaksów, że tu nie ma nigdzie. Mam tylko jednego, no ale do czego mi się to przyda? No, co jest? Generatorze, no. Zrekompensuj się i rób mi diaksy. Może jeszcze są gdzieś na suficie, ja tego po prostu nie widzę. Ale dziura. Widzicie to? Zupełnie nie, bo YouTube ma. No słaba jakość, ale fajny efekt. Takiej mgły zajebistej. Ale mnie rybka złapała. Wybaczcie. No ale cóż, weźmy jeszcze ten redstone, może się kiedyś przyda. I powolutku będziemy wracać. Może po drodze jakieś diaksy się znajdą, może nie. Zobaczymy. Nudny odcinek, co jest? No to musi coś jeszcze stać. No te dwa creepery to było takie no fajne, no ale no to nie może być wszystko. Tu jeszcze coś jest. Więc może tu jeszcze coś znajdziemy. Fuck. No bo... Jezu. Trafić w to nie da. Żelazo musimy wziąć. Nie ma innej opcji. O, teraz powinien wziąć. A wcześniej się czepiałem, czy przypadkiem nie wziąć. No ale cóż. Nie wiem, czy dwie wersje są poprawne, czy jedna, ale... Ważne, że nie rozumicie. Okej, okay, żelazo i wracamy. Bo widać, nie ma tutaj nic ciekawego. Po drodze zapewne tamte cave, z których żeśmy szli na sam dół, coś się po drodze jeszcze znajdzie. Lapis! Się na pewno przyda. Więc come to papa. Fuck yeah. Tak, jeszcze jeden. Dobrze. Abym sobie włączył X-raya. Naciskam X i gówno, nie ma X-raya, więc musicie mi wybaczyć. Wybaczyć, a może nie wiem, podziękować? Nie, na czytaj nie będę grał, bo taka gra... Jezu, co on dzisiaj z głosem, wybaczcie. Takie granie na czytach uważam, że troszeczkę takie, no nie, takie bezsensowne, no bo granie to jest przyjemność, a czy takie X-ray sprawia wam przyjemność, jak zdobywacie jakieś surowce bez żadnych utrudnień, to jest takie, no, do dupy, no. Więc lepiej tak, jak teraz się gra, jest zajebiście. Ciekawe, ile wytrzymamy. Bardzo mnie to ciekawi, naprawdę bardzo. To jest mega pytajnik nad tą serią wisi. Bo w każdej chwili może się skończyć, niezależnie od tego, co robię, mogę umrzeć wszędzie, bo zawsze jest jakieś niebezpieczeństwo w Minecrafcie. Jak nie cave'y, to potwory, jak potwory, to nie wiem, no to chociażby piorun głupi. Ale w każdym razie nie, nigdy jeszcze nie znalazłem przez piorun. Nigdy, gdy była burza, nie uderzył mnie piorun. Zapewne was wszystkich trafił, a my nigdy jeszcze nie trafił, powiem szczerze. Więc co do tego nie mogę się wysłać, bo nie wiem jak to wygląda. No nie wiem, idę i tu piorun? Nie wiem, no. W każdym razie ciekawe by to było. Burza, idę sobie przez ten deszcz, dup, koniec serii. No ale cóż. Okej, musimy się wracać. Nie znam kordów mojego domku. Będę szedł, a raczej kopał. Digging do góry i tyle. Może jakiś diaks po drodze? Nie, już jesteśmy za wysoko, dużo za wysoko. A więc po prostu do góry. Żelazo! Ale fart. Czekajcie, bo nic nie widzicie zapewne. O, proszę, proszę. Proszę, jaki to jest fart. Fuck yeah. No jak pięknie. Tu jeszcze. Tu. I tu. I tam. Yeah!
A stąd idziemy do góry, nie chce mi się już tam wracać. Następne żelazo, co jest, ziom? Ale fart. Nieźle. I się jeszcze muzyczka włączyła, piękna. Sprawdzać, czy te, jak to jest ustalona. O, tak cichutko. O. I tak cichutko. A! Wybaczcie, zapewne nic nie było słychać. No ale cóż, no. Tak wyglądają moje odcinki. Spontan, nic nie przemyślane. W zasadzie to nie jest takie do końca dobre. Bo, no nieważne, no. Kupa i tyle. Wracamy, wracamy. Zapewne już będzie trwało z 20 minut odcinek, ale nie więcej. No zobaczymy. Kurczę, no nic ciekawego. Jeden diaks. Masakra. Myślę, że jakieś 5 znajdziemy co najmniej. A tu dupa. Dupa blada. Ile jeszcze z tą górę musimy kopać? W zasadzie już wysoko jesteśmy. Ale zapewne tak mówiłem, jesteśmy w tej górze. I się nie zdziwię, jeśli tak będzie. Muzyka jest bardzo głośna, jeśli chodzi o moje słuchawki. Zawsze się bałem, że to nie jest zbyt głośno, ale ostatnio było ok, więc powinno być dobrze. Zobaczymy potem. Go! Żelazo! A ma dzisiaj farta. Głupi tunel i żelazo wszędzie. Ale okej. Znów żelazo. Jeszcze więcej. Fuck! Patrzcie! Masakra, bym teraz się w... Patrzcie, czujecie? LOL! Aaaa, fuck! Tu trzeba gdzieś wyjść stąd. Widzieliście to? Spójrzcie tutaj. Dup, dup, dup. O, w mordę. Wow. Fuck! O, to macie emocje. Na bok, na bok, w bok. Fuck! Nie! Nie chcę umierać! Fuck! Jestem w dupie. O Boże. Tam też. Nie! Tak nie może się skończyć seria. Na dół. Jak nie w górę, to w dół. To już nie może być lawy, nie może być. Wow. Idźmy jeszcze dalej, bo naprawdę to jest masakra. Gdyby nie to, że w tej nowej wersji zrobili to, że kapie ta lawa przez jeden klocek tej grubości, to bylibyśmy w dupie, bo mógłbym sobie narobić nieco kłopotu. No ale cóż, ważne, że przeżyliśmy. Wow. Pierwszy raz mi coś takiego spotkało, że jak kopałem, to spotkałem po drodze zbiornik lawy. Ale spoko. Masakra. Ważne, że żyjemy. To się liczy. Yeah. Mało tego żelaza mamy. A nie, bo tu jest stack. To pięknie. Półtorej stacka. No, niech będzie ten węgiel, żeby nie było, że węgla nie zbieram, że marnotrawię wszystko, że w hardkorze trzeba wszystko zbierać. No, to sranie. Hardcore to hardcore. A nie, seria z planami. Tu się po prostu robi. Teraz się liczy. Yeah. No to gdzie tu jest ta powierzchnia? Przecież jesteśmy... No, założę się w tym momencie, że jesteśmy w tej górze. Na 100%. Lub też nie. No tak, tak jak tak zawsze jest. Ja coś powiem? I oczywiście los musi uprzykrzyć mi życie i dowalić, że jednak nie mam racji, że coś tu jednak musi być, nie? Że to jednak nie jest góra, to jednak coś tu jednak jest, nie? Masakra. A, zawiało grozą. Widzę już chyba powierzchnię, bo tam coś się świeciło. Czekać. Szybko, szybko, szybko. O, powierzchnia. Ciekawe, gdzie jesteśmy. Miecz do ręki. To trzeba będzie się na wszelki wypadek bronić. O, blisko. No cześć, malutka. Myślę, że na żelazo to bym ogolił. Dużo tych owieczek tutaj jest. No dobrze. Wracam do domku. Ustawimy spalanie, a raczej przetapianie tych surowców i to będzie tyle. Nudny odcinek, co prawda dwa hardkory, dwa creepery i ta lawa, to była masakra teraz. No ale cóż, mam nadzieję, że tak wam się odcinek spodobał. I
I co? Ostatnio zauważyliście wszyscy, że mam coraz mniej czasu, te odcinki wszystkie są teraz troszeczkę rzadziej, ale to jest nie tylko, powiem tak, nie tylko wina tego, że teraz ten serwer, powstaje, ale też po prostu to, że jednak, no, jakby to powiedzieć, odcinek trwa jakieś 25 minut, noc i dzień trwał zapewne, po jakieś 10-12 minut, no ale cóż, czy jakieś 25-30 minut, to nie tak źle, ale i tak długo, no cóż, w każdym razie to jest wina tego, że po prostu jest szkoła, no i ludziska musicie to zrozumieć, że komputer, let's play oraz YouTube to nie wszystko, zapamiętać sobie, można wyjść na dwór, z przyjaciółmi się umówić, więc wiecie, luzujcie, jeśli chodzi o te odcinki, kiedy odcinek, no będzie to będzie, nie? To tyle, więc piękny zachód słońca, ja to kocham w Minecrafcie. Fuck yeah, musimy tam iść. O! Jak pięknie. Bezpiecznie? Bezpiecznie, dobra. Już się bałem. Ale jak to ładnie wygląda. Masakra. Dobra, dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Cześć!